Kochani bracia i siostry, Kościele Jezusa Chrystusa, stoję przed wami, przed tymi, którzy modlili się o moje zdrowie, którzy mi okazywali niesamowitą miłość braterską, miłość Jezusową, miłość agape i którzy mnie wzmacniali w wierze. Niech was Bóg błogosławi. I właśnie przed wami chcę złożyć świadectwo, co uczynił dla mnie Pan, jak mnie prowadził w chorobie i przed wami oddać w 100% chwałę Jezusowi Chrystusowi. Ale przedtem chciałabym tylko przeczytać jedno słowo z Psalmu 86, 10 wiersz. Boś Ty wielki i czynisz cuda, Tyś jedynie jesteś Bogiem. I temu Bogu, jak powiedziałam, chcę oddać chwałę za to, co On czynił w moim życiu. 10 miesięcy temu zachorowałam na zwykłą infekcję związaną z gardłem. A po paru dniach moje płuca były wypełnione całkowicie wodą. Nie mogłam oddychać i prawie otarłam się o śmierć. Wtedy lekarz rodzinny powiedział, że natychmiast muszę jechać do szpitala, bo się uduszę. Pojechałam do szpitala, bo tak widocznie chciał mój Pan. I tam w szpitalu w cudowny sposób mogłam doświadczyć, że mój Zbawiciel, umiłowany, mój Pan, troszczy się o mnie. A troszczy się dlatego, że zostałam położona na salę, gdzie pod kontrolą tą salę mieli lekarze, którzy mieli ogromne serce, jak doktor Judym, którzy byli życzliwi i którzy mi nieśli niesamowitą pomoc. Lekarze nie wiedzieli, co mi jest. Prawie cały miesiąc byłam podłączona do tlenu. Ale Pan mnie wspierał, nie opuścił mnie. Cały czas, jak byłam w szpitalu i to prawie miesiąc, cały czas Bóg wybierał sobie narzędzia, przez które działał w moim życiu. Utrzymywał ciągle moją wiarę. Przez SMS-y otrzymałam wiele, wiele Bożych obietnic. Każdego dnia była jakaś obietnica i wiedziałam, że Pan jest ze mną, że Pan mi daje te obietnice, a one są pewne. Tak i amen. Bardzo się radowałam. Pan nie zostawił mnie samotną we szpitalu. Każdego dnia miałam odwiedziny wierzących ludzi. I to z mojego pokolenia, jak i z młodszego pokolenia. I jestem Panu bardzo wdzięczna za to, co uczynił. I prawie pod koniec pobytu w szpitalu przyszła diagnoza. I chcę powiedzieć, nie była to łatwa diagnoza, ale Pan mnie przez te obietnice przygotował, że ja do dziś tego nie rozumiem. Lekarze byli zdziwieni, że tak zareagowałam. Powiedziano mi, to jest rak jajnika i ta woda do płuc jest wysyłana przez niego. Byłam pełna pokoju. Naprawdę Pan mi podarował pokój, ale to było przygotowane już przez te obietnice, które otrzymywałam od ludzi wierzących. I przyszedł teraz następny etap w moim życiu. Lekarze powiedzieli, że czeka mnie chemioterapia. Nie było to łatwe, ale wiedziałam, że Pan jest ze mną i że Pan mnie będzie prowadził. I chcę powiedzieć, że w cudowny sposób mnie Pan prowadził. Przede wszystkim
Pan postawił na mojej drodze, tak to nazywam, aniołów, których posłał w ludzkiej postaci. Przede wszystkim przez cały okres chemioterapii, jeżeli dobrze pamiętam, były to 6 miesięcy. I przez cały ten czas miałam zapewniony dojazd do szpitala na chemioterapię. Od samego początku źle znosiłam tą chemioterapię. Źle się czułam, były wymioty, nie miałam apetytu i mój Pan o tym wiedział i chciał mi ulżyć. I uczynił to w cudowny sposób. Za to ja chcę Go wielbić. Przez wierzące osoby posłał mi słoiki z miksturą. I kiedy zaczęłam to jeść, przyszedł apetyt, poczułam siły. Mało tego, mój Pan jest niesamowity. Nikomu nie mówiłam, że mi się słoiki kończą. A kiedy się skończył ten pierwszy, to na drugi dzień już miałam następną dostawę. To był cudowny mój Pan, bo z nikim nie mówiłam na ten temat. I tak długo, jak potrzebowałam, do dziś jeszcze mam jeden słoik, Pan mi to dawał przez ludzi wierzących. I bardzo jestem wdzięczna za te anioły, które mi praktycznie służyły. Następnym cudem w tej chorobie mieszkam z mamą, która ma 90 lat i która miała przed moją chorobą problemy, różnorodne problemy ze zdrowiem. Prawie nie widzi, bardzo mało widzi na jedno oko za mgłą i różne inne poważne choroby. I wchodziła z jednej choroby, wchodziła w drugą. I kiedy ja przyjechałam do domu, zostało to wszystko odjęte. I ona mi mogła usługiwać, bo ja nie byłam w stanie wtedy gotować obiadów i innych czynności wykonywać. Ona to czyniła. Także widzę niesamowite działanie i prowadzenie, że mnie Pan tak cudownie prowadził. I pod koniec 2017 roku przyszedł trzeci etap. Skończyła się chemioterapia i teraz zaczął się okres badań. Czy ta choroba się posuwa? Jak to jest? I Pan Bóg wiedział, że ogromnie się boję tych badań. I miesiąc przed tymi badaniami dostałam SMS od wierzących ludzi. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. I wiedziałam, że Pan chce mi zaoszczędzić stresów, żebym spokojnie podeszła do tych badań. I właściwie te badania były przewidziane na miesiąc styczeń tego roku. Ale te badania zostały przyspieszone. Pamiętam, 20 grudnia zadzwonił telefon, żeby 21 przyjść na tomograf i inne badania, prześwietlenia i inne badania z krwi. Nie wiedziałam, co się stało. Nie miałam nawet pytać, Panie, dlaczego, ale zapytałam. Panie, dlaczego? Co się dzieje? Czy coś złego się dzieje w moim organizmie? Był taki trochę lęk. Nawet zapomniałam, przyznam się szczerze, o tym słowie, co dostałam miesiąc przed badaniami. Nie lękaj się. I zrobiłam te badania 21 grudnia. I właściwie już z tych badań mogłam wiedzieć, że jest to wszystko na dobrej drodze. Ale jeszcze nie dowierzałam. I kiedy 3 stycznia przyszłam do lekarza,
Zapytał się bardzo dziwnie. Nawet nie wiem, czy to skwitować, czy to było pytanie, czy stwierdzenie, nie wiem. W każdym bądź razie powiedział do mnie: Pani wie, co ja chcę Pani powiedzieć. I mówi, i powiedział mi: Proszę Panią, Pani choroba jest zatrzymana. I przed Wami, przed tym zborem, który mnie niósł na rękach modlitwy, jestem wdzięczna Bogu za to, co uczynił. Mam za 2 miesiące przyjść do kontroli, chyba żeby się coś podziało. To są słowa lekarza, ale ja wiem, że Boża ręka zatrzymała tą chorobę. Jeżeli będzie wolą Pana, to może to zatrzymać na miesiące, na lata. I nie wiem, jak w tej chwili będzie wyglądać moje życie. Przed chorobą służyłam Panu w szkółkach niedzielnych. W tej chwili nie wiem, do czego Pan mnie chce użyć, ale czekam na rozkazy Króla. I tylko podejmę się służby, którą Pan rzeczywiście dla mnie jeszcze przygotował, dlatego, że chcę Mu służyć i oddać Mu w pełni chwałę. I z pomocą Pana chcę prowadzić życie, które się Panu podoba. Chwała Mu za to, co On uczynił w moim życiu. Amen.